Rośliny naczyniowe muszą sobie radzić na lądzie. Na lądzie jest sucho. Tkanki. Mamy tkanki okrywające, tkanki miękkiszowe, tkanki przewodzące i wzmacniające. Oprócz paproci roślinami naczyniowymi są rośliny nasienne. Nasienne, czyli wytwarzające nasiona. Komórkę jajową znajdującą się w zalążku. Powstaje nasienie, którego zadaniem jest ochronienie tego zarodka do czasu, kiedy będzie mógł wykiełkować. W nasionach znajdują się też substancje zapasowe, dzięki którym roślinka ma z czego czerpać w momencie, kiedy kiełkuje. Powiedziałam zalążek. Zwróćmy uwagę, że wymiennie do pojęcia rośliny nagozalążkowe, okrytozalążkowe stosujemy określenie rośliny nagonasienne, okrytonasienne. Istota jest ta sama. Chodzi o to, że zalążek, a później zapłodniony zalążek, czyli nasienie, jest niczym nie okryty na łusce szyszki u nagonasiennych i jest schowany w owocu u okrytonasiennych. Rośliny nagonasienne to potocznie iglaki, ponieważ większość z nich ma liście właśnie tego typu. Mamy tutaj drzewa iglaste, takie jak sosna, świerk, modrzew i tak dalej, z igiełkami. I znane, ozdobne krzewy, takie jak tuja, to nie jest polski rodzimy krzew, jałowce, które mają liście w kształcie łusek. W Polsce występuje kilka gatunków. Sosen, świerk, jodła, modrzew, który jako jedyny z iglaków zrzuca igły na zimę. Nie nasze, ale ciekawe drzewo to ginkgo biloba, czyli miłożąb japoński, o śmiesznych, zupełnie nieigiełkowatych liściach i śmierdzących owockach. Jego liście używane są w medycynie naturalnej. Nagonasienne mają kwiaty żeńskie i kwiaty męskie. Kwiaty męskie, takie kotki, wytwarzają pyłek. Kwiaty żeńskie mają te łuski, to są szyszki, które mają łuski, na których leżą sobie zalążki, które mogą być zapłodnione. Wcześniej wspomniany miłożąb, jak i cis, są drzewa, które są rozdzielnopłciowe. Mamy zatem żeńskie osobniki. Cis to trujące drzewo lub krzew ozdobny, którego wszystkie, poza tą czerwoną osłonką, części, igły, korzenie, gałązki, nasionka zawierają bardzo trującą substancję toksoidynę. Cis jest rośliną chronioną. W Polsce rzadko występuje w naturalnych drzewostanach. Umieć rozróżnić podstawowe drzewa nagonasienne Polski. Sosna to ta najbardziej pospolita, stanowiąca podstawę drzewostanu w Polsce. Sosna ma liście w pęczkach po 2, po 3 albo po 5 i bardzo, bardzo zróżnicowane szyszki. Szyszki są... Sosna ma pomarańczową korę i nie robimy z sosen choinek. Mylą często Państwo świerk z jodłą. Świerk i jodła wyglądają jak choinka bożonarodzeniowa. Jodła jest droższa, ponieważ igiełki z jodły nie opadają. Igły jodły są bezpośrednio przytwierdzone do jej gałązki, zaś u świerka są na takim brązowym styliku, takiej podstaweczce brązowej i kiedy igiełka odpada, to... Druga różnica, proszę się przyjrzeć, jodła ma tak ładnie rozczesane na dwie strony igły, zaś u świerka rosną one we wszystkich możliwych kierunkach, obrastają gałązkę na wszystkie. Jodła jest rzadsza w Polsce, świerk występuje w zimniejszych miejscach. Nigdy nie znajdziemy pod drzewem szyszki jodłowej.
Szyszka jodły rośnie do góry, jest nasadzona ku górze na łodygę jodły i kiedy dojrzeje, rozpada się i pojedyncze łuski opadają na ziemię. Na Suwalszczyźnie, czyli w najzimniejszym miejscu Polski, lasy są budowane głównie przez drzewostan świerkowy. Świerk może rosnąć w reglu górnym w wysokich górach i jest podstawowym drzewem budującym ajgę, czyli zbiorowisko występujące w Skandynawii czy chłodnych częściach Rosji. I chciałabym, żebyśmy podkreślili rolę budowy liścia nagonasiennych w przystosowaniu do zimnego klimatu. Normalny liść jest spłaszczony, co zwiększa powierzchnię asymilacyjną. Na przekroju igła jest taka zwarta, dzięki czemu mniejsza jest powierzchnia. Igła pokryta jest grubą, solidną skórką, która wytwarza woskowinę, która dodatkowo chroni. Żywiczne, produkujące żywice pomagają radzić sobie z uszkodzeniami mechanicznymi. Nie ma co. Nagi i iglaste jest fajne i na dodatek dobrze radzi sobie z zimnem, ale przyszłość należy do okryto-zalążkowych. Zapraszam na następny filmik.